Ola, bardzo wyrównany ten mecz w Bielsku-Białej, ale chyba czegoś takiego można było się tutaj spodziewać. No tak, myślę, że te mecze będą jeszcze tak wyglądały, bo oba zespoły to są zespoły, które potrafią grać w siatkówkę i wiemy, że zespół z Bielska na pewno nie odpuszczał, można było to zauważyć chociażby w Mysie. Więc cały czas musieliśmy być gotowe, ale uważam, że głównie one jakby prowadziły grę w tym spotkaniu. My gdzieś tam wykorzystywałyśmy takie trochę niemożliwe szanse i gdzieś tam w końcówce chyba zachowałyśmy trochę bardziej chłodnej głowy i wiedziałyśmy, jak te sytuacje rozwiązać, ale no na pewno nie spodziewam się, że kolejny mecz będzie łatwy, bo dziewczyny naprawdę super grały i cieszę się, że mimo, że nie grałyśmy dobrze, to potrafiłyśmy wygrać ten pojedynek. Dwa równe, silne zespoły, no bo druga i trzecia drużyna całej Tauronligi w fazie zasadniczej, ale dzisiaj bardzo dużo było takich serii punktowych. Kiedy ktoś wchodził na zagrywkę, to rzeczywiście leciały po 5, 6, czasem nawet 8 czy 9 punktów. Z czego to wynika? No nie wiem, myślę, że może to taki pierwszy mecz półfinałowy, gdzieś tam trochę tego stresu się wkradło. Trochę może gdzieś właśnie ta gra Bielszczanek spowodowała, że w pewnych momentach czuliśmy się takie zagubione i nie potrafiłyśmy gdzieś tam głową chyba sobie z tym poradzić, bardziej w głowie niż gdzieś tam siatkarsko, no ale mówię, cieszy mnie na pewno to, że w takim meczu, gdzie teoretycznie nie powinniśmy go wygrać, to mimo wszystko go wygrywamy i czekamy na kolejne ciężkie spotkanie. Był w głowie gdzieś ten mecz z Rzeszowa w fazie zasadniczej, kiedy przegrałyście 3-1, bo to była pierwsza wygrana Bielszczanek w Rzeszowie od wielu, wielu lat. No na pewno gdzieś tam dziewczyny wtedy pokazały, że pokazują już trochę inną siatkówkę i trzeba się z nimi liczyć. My w tamtym okresie też miałyśmy jakieś tam swoje choroby i kilka z nas nie mogło wystąpić w tym pojedynku, ale na pewno jakby nic im nie ujmujemy, bo można dzisiaj też było zobaczyć, jak one grają, więc no myślę, że dwa zespoły, które spokojnie mogą znaleźć się w finale. Asia, no trudno oprzeć się wrażeniu, że to szczęście, czyli wygrana w tym pierwszym meczu była naprawdę bardzo, bardzo blisko. Czego zabrakło? Czego zabrakło? Myślę, że takiej determinacji w setach, które albo prowadziłyśmy, albo byłyśmy na równi, zdecydowały przestoje. Zabiły nas zdecydowanie zagrywki, głównie Anny Kalandazę, która weszła w znakomitą serię. Utknęłyśmy i już nie mogłyśmy się wygrzebać zarówno w pierwszym secie, jak i w czwartym. Z czego takie serie wynikały? Bo te serie były z jednej i z drugiej strony. To nie było tak, że tylko jedna drużyna punktowała seriami, bo nam też się udawało co jakiś czas taką serią zaskoczyć rywalki. One wynikały ze świetnej zagrywki, a następnie z dobrego systemu, z dobrego czytania gry. To wywieranie presji zarówno z jednej, jak i z drugiej strony dzisiaj działało. Tam była naprawdę cienka granica. Decydowała, kto teraz utrzyma głowę i uda się po prostu przełamać tą serię, tą pechową serię. Gdybyśmy mieli patrzeć na historyczne wyniki drużyny z Bielska-Białej w Rzeszowie, no to nie ma się za bardzo czym chwalić, bo tam wygraliśmy w zasadzie tylko w tym sezonie i gdzieś tam na samym początku, kiedy Rysice, a w zasadzie wtedy jeszcze Developers, awansowały z pierwszej ligi do naszej ligi. Ale mam wrażenie, że po tym Pucharze Polski jakby ta pewność siebie nasza bardzo mocno wzrosła i teraz mam wrażenie, że do tego Rzeszowa nie pojedziemy po najniższy wymiar kary, ale jednak powalczyć o to, żeby przedłużyć serię półfinałową. Zdecydowanie. Do Rzeszowa pojedziemy po zwycięstwo, po rewanż za dzisiejsze spotkanie, tak aby przedłużyć rywalizację i dostać się do finału. To jest nasz cel i na pewno nikt nie pojedzie tam ze spuszczoną głową. Tym bardziej, że z Rzeszowem udało nam się w tym sezonie już wygrać. Wiemy, że jest to możliwe. Zdecydują zapewne znowu detale, nasza sprytna gra, być może nie siłowa, tak jak Developersu, przepraszam, Rysic, ale detale. Cóż pozostaje, życzyć powodzenia, wyciągnąć wnioski z tego meczu, bo pewnie tak też się stanie, no i trzymam mocno kciuki. Dziękujemy i szybka regeneracja.